Po pandemicznej zapaści na lotniskach ruch jak nigdy. Każdy kolejny miesiąc to rekordowe liczby obsłużonych pasażerów. Nie inaczej jest w Pyrzowicach, gdzie linia Wizz Air świętowała obsłużenie 100 milionów pasażerów na polskim rynku. Jak się okazuje, nie tylko latem mieszkańcy regionu latają na wakacje, bo coraz bogatsza jest zimowa oferta wypadów do ciepłych krajów. Paweł Jędrusik. 100 milionów pasażerów przez prawie 20 lat. Węgierski przewoźnik lata do i z Polski od 2004 roku. Licznik firmy symbolicznie zanotował dzisiaj bardzo okrągłą liczbę obsłużonych pasażerów. Latałem nieraz Wizarem, to nie było, ale no 100 milionowy pasażer zdarza się też no, niezwykle rzadko. Miło mi, że akurat żeśmy trafili na taką imprezę. Mimo, że lot jest opóźniony, powiedzmy, ale miło spędzimy czas. Bardzo często korzystamy z małżonkiem. Dzisiaj są czasy bardzo fajne, więc mamy możliwość przemieszczenia się szybko, jest to sprawnie, więc bardzo się cieszę i stawiam na to, żeby ten rozwój lotnictwa był jak najbardziej tutaj owocny. Dziś linia postanowiła z tego powodu wyróżnić nie jednego pasażera, a cały samolot. Mowa o osobach, które po godzinie 13 leciały z Katowic do Barcelony. Bardzo się cieszymy, że świętujemy to tutaj w Katowicach, bo właśnie tu wszystko się zaczęło. Tutaj rozpoczęła się historia, która trwa już prawie 20 lat. Ten rok jest rekordowy dla pyrzowickiego lotniska. Tylko do końca listopada obsłużono tu 5 milionów pasażerów. Mimo że sezon wakacyjny już dawno się zakończył, to pasażerowie coraz chętniej latają na urlop, również zimą. Jeśli chodzi o listopad, to w top 5 znalazły się połączenia do Egiptu. Mówimy tu o Marsa Alam, o Sharm el Sheikh. Chętnie lataliśmy także do Turcji, do Antalii. No i bardzo dużym powodzeniem cieszyło się połączenie na Zanzibar. Liczba pasażerów nie tylko w Pyrzowicach cały czas rośnie, a siatka połączeń cały czas się powiększa. Pędu do latania nie hamują nawet ceny biletów, po których też widać wszechobecną inflację.